większości. Strasznie się wtedy śmiałem, no. Rok, mam prośbę, bo kiedyś już tak zrobiłeś, kurde, nie kończmy tego live'a. Zróbmy coś, o czym YouTube będzie pamiętał. Żona cię i tak nie zabije, bo ona chyba wie, że ty grasz. Wie, że ty grasz w grę, nie? Wie, wie, wie. No. Powiedz po prostu, że zroje miałeś, wiesz, strasznie się długo z niej nie widziałeś. No. On cię strasznie kocha i lubi. Wiesz, najbardziej mnie wkurwia, wiesz, jak ktoś pisze... No. O, Rok, Roja cię prześcignął w suba. Gadaliśmy o tym dzisiaj, nie? Przed materiałem. Ha, 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 coś tam tego. Rok się zmienił, Rok się sprzedał. Tak, kurwa, no po prostu zajebałbym, nie? Wiesz, a mi serce krwawi. Ktoś o tym pomyślał. Ha, 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 jestem lepszy, uczeń przegonił mistrza. Ha, 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 ale fajnie. Ha, nikt tego nie widzi mego śmieszku. Hi, 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 wiesz, nie? Ale mi serce krwawi, nie? Bo gdyby nie ty, po prostu mnie by nie było na tym YouTubie, nie? Inny by już 5 razy zapomniał, tak jak jeden... Nie chcę mówić, bo nie jestem tego typu osobą, która wykorzystuje live'a do ataków, nie? To, co mi mówiłeś, nie? Że tam YouTuber X poleciał z Playnex, teraz jest koksem, ale nawet pół słowem nie powiedział o tobie, nie? Wiesz, o kim no, mówię, no, no, nie? No, 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 no. Wiadomo, nie podamy tutaj tego, bo nie jesteśmy hamami. Wiesz, ale ja po prostu zawsze, nie? Tak samo jak tobie dzisiaj gadaliśmy na temat tej przewagi subów i bardzo pięknie odpowiedziałeś, nie? Że ty jesteś z tego dumny. No, wiesz, jakby nie patrzeć, to jest... Że ty jesteś z tego dumny, a nie, że ja pierdolę, ale jak to, nie? Przecież ej, jak Rojo wchodził, to miałem 40 tysięcy subskrypcji, a on 5, nie? No, no i to jest dowód na to, że mam oko do ludzi, wiesz, to jest dla mnie ważniejsze niż, niż wiesz, tutaj jakieś osiągnięcia. Bo... Kurwa, to jest chyba najlepszy, wiesz, gameplay z widzami, nie? Wspólna wielogodzinna gadka, nie? To jest jeszcze lepsze niż granie w grę. No, to jest coś, co dawał nam Borderlands, ale teraz mamy jeszcze, wiesz, feedback bezpośredni, nie? Mhm. Dokładnie. Tam ludzie mówią, Rojo, nie pal. Ja powiedziałem, że ja przy alkoholu nie potrafię się powstrzymać. Uczciwie to zadeklarowałem i tyle. No, jesteśmy tylko ludźmi. No. Są jednostki pod tym kątem słabe, są jednostki pod tym kątem mocne. Ja zaliczam się do tej pierwszej grupy. Ja jestem zwykły. Kiedyś świetnie o tym śpiewał chyba Peja. Mały szary człowiek. Dobrze mówię? Co mnie nie pytaj, ja słaby jestem. Nie, pytam live'owców. Tutaj generalnie tematyka rapu jest strasznie kontrowersyjna. Ale jest świetny utwór, mały szary człowiek, wiem. Sram tak samo, szczam tak samo, nie? To jest, kurwa, no świetny odcinek. Świetny wałek, niektóry pokazuje, że Gwiazda jest też człowiekiem, wiesz, i też ma swoje słabości, też ma, wiesz, swoje jakieś tam plusy, minusy, momenty, wiesz, jakieś chwały, momenty upadku, wiesz, to jest naturalne, wiesz, nie jesteśmy cyborgami, prawda? Nie uszczęśliwimy absolutnie każdego, no nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji w tym wszystkim. No. Ale tak jak mówię, wiesz, to co wielokrotnie porównywałem naszą przyjaźń do filmu z moimi ukochanymi aktorami, Morgan Freeman, Nicholson. No, kurde. Ja... To po prostu, wiesz, no. Ty, słuchaj, pamiętasz, jak żeśmy, jak robił wywiad, ten Royoland, kiedy żeśmy tutaj siedzieli w domu i opowiadaliśmy o Stanach, że chcielibyśmy pojechać zobaczyć Wielki Kanion? Mhm. Dwa, trzy miesiące później żeśmy pojechali do tych Stanów. To było gdzieś tak, w tych granicach, nie? I... Pojechaliśmy do Stanów dzięki tobie, bo powiedziałeś, że kurwa ni chuja, bez Roya nie jedziesz. To było strasznie kozackie. Z kolei zrezygnowałem z Chin i ja powiedziałem, chuj, bez Roka nie jadę, nie? I to było zajebiste, bo to narodziło fajny tekst, nie? Nie jadę za Chiny, nie? Ty, ale słuchaj, tak sobie myślę teraz, a propos Morgana Freemana i Nicholsona, którzy się wspinali na Mount Everest. Jak się nazwał ten film, żeby ludziom dać na wikę? To było... No, coś tam... Ostry, przepraszam. Ostry, ale Peja też jest strasznie w porządku. Ostry, Peja, WWA.
WWA jest, kurwa, ma zajebisty utwór, po prostu jest. Najlepiej opisuje w ogóle YouTube, całe społeczeństwo, polaczkowość w tym najgorszym wydaniu. Damy radę, damy radę. Jak ty to był? To był za późno już, czy za... Nie, zanim dogoni nas, nim dogoni, nim dogoni nas czas. Ciekawe, czy my kiedyś wejdziemy na tą górę. Słuchajcie, słuchajcie, zobaczcie sobie ten film, a zobaczcie Rocka i Roya. No. Niestety mi się wydaje, że Rock pochowa Roya. Ale wiesz, ale patrz, ile osób przyjdzie na pogrzeb. Nie? No, no, miejmy nadzieję. No właśnie mówię, ciekawe, czy my wyjdziemy kiedyś na tą górę, bo to wiesz... Ale wiesz, co, na co oni się tam wpierdolili? Nie na Mount Everest, nie? Nie, bo to chyba był Mount Everest właśnie. Jesteś pewien? Nie, nie jestem, nie jestem. Bo ten lokaj Nicholsona na początku wpieprzył urnę jednego, a potem drugiego. Nie, czy Nicholson wpieprzył Freemana, a potem... nie, Freemana wpieprzył Nicholson, a Nicholsona wpieprzył jego lokaj. Wiesz co, już nie pamiętam totalnie, ale wiem... Nie, ale kurde, zajebało takim spoilerem, teraz sobie zdałem sprawę. To pogwałciliśmy ten film strasznie. Oj, trochę słabo wyszło. Ej, sorry, to już nie musicie oglądać. Ale dobra, no to inaczej. To jeśli chcecie zobaczyć dobry film o Rock'n'Roll, to sobie zobaczcie Nietykalnych. Ale oczywiście nie mylić z fantastycznym filmem mafijnym z Connorym i... A no, wiem, o co ci chodzi. Ten francuski i francuski jest... Nietykalni. No to są takie relacje, no. Ten film koniecznie trzeba sobie zarzucić, żeby sobie zrobić hype'a na Mafię albo na Mafię 2, nie? Ja strasznie w ogóle kocham łączyć te... wszystkie branże, wiesz, robić sobie hype'a na grę filmem, na film hype'a grą, a do tego jeszcze odpowiednia muzyczka na MP3-aczek, gdy idę na banę, nie? No. Wiesz co, ja się zastanawiam, jakby cały czas branża growa trochę cierpiała, bo często te filmy, które były robione, znaczy gry robione na podstawie filmów były słabe i filmy robione na podstawie gier były słabe. Ale może to się zmieni, jak te media się tak, wiesz, tak mają takie skłonności do łączenia się. Fajnie by było, gdyby wyszła gra Rock'n'Roll, ale taka, wiesz, AAA, komercyjna. Ja wiem. No stary, to prędzej czy później będzie. Stary, ja bym wolał kreskówkę, bez kitu. Kreskówkę to trzeba albo Prozura zatrudnić, albo Dudula, nie? No, czy by im się chciało tyle odcinków rąbać. Słuchaj, no, zawsze można się jakoś fajnie dogadać, nie? Wiesz co? Nie wiem, ale kreskówka da radę. Wiesz co, ja już dawno żeśmy o tym rozmawiali, ja bym cholernie chciał w ramach tego wyjazdu, o którym nie możemy pojechać, o którym nie możemy powiedzieć, żeby zrobić, wiesz, na przykład codziennie, żeby się jakaś strona z komiksu pojawiała, gdzieś tam, wiesz, z nami w tym miejscu. Wiesz co, to ja mogę może, to ja będę może wrzucał w pęcie na szybko robione. Ja mam, wiesz, że ja mam talent do painta, nie? Pamiętasz podziękowania za 400 tysięcy, a stare dobre wiarusy pamiętają komiksowe prymitywnie, wiesz, o piesku, który połknął granat i wysrał zawleczkę, nie? Tak, ale to naprawdę ten live teraz się przerodzi w taką fajną, taką wiesz, jak kaszwa pod rozdartą dziwką, wiesz, RPG-ową, wiesz, taką popijawkę, nie? No. Oczywiście my tu nie propujemy alkoholizmu. Nie, Roya dlatego... pije wodę. Ja piję wodę, dlatego mam takie dobre cukry, a nie wszyscy muszą wiedzieć, że alkohol obniża cukier we krwi. Nie, ale ten Miszor jeszcze wie, kim jestem? Pewnie, że wie, stary. Kurczę, naprawdę, no. Jego widok po raz pierwszy uświadomił mnie, wiesz, że tym bardziej chcę mieć dzieci. Chociaż pamiętam, jak pierwszy raz się mieliśmy spotkać, to już było, kurwa, pierdeliard odcinków z Borderlandsa, no, nie? No. Byliśmy wtedy... Wrocław jest piękny, to jest tak piękne miasto, że to rywa odbyt i błaga o litość. Jak się to tam nazywa naprzeciwko gmachu hitlerowskiego? No, a ten park taki, ten. Ja też nie wiem, co, ja nie mam talentu do nazw, ja nie pamiętam, jak się nazywa. Nie, to jest ten park japoński, ale no, nie chodzi mi o park japoński, tylko o te fontanny, wiesz, takie mass effectowe, jak Selirium. No fontanny przy hali ludowej, to wystarczy, to każdy, kto był, to kojarzy, nie? Ja też się nie wiem. Wiesz, byłem tam ze znajomymi, nie? Byłem z żoną, ale no po prostu no, doglądałem cię strasznie, wiesz. No. To było oczywiście rozkosznie
nerdowskie, kiedy ty powiedziałeś, że nie wiesz, gdzie to jest, a mieszkasz we Wrocławiu, nie? To było strasznie smutne, ale w końcu trafiłeś. Ja po prostu cię... No to było pierwsze takie spotkanie, słuchajcie, to nie jest takie proste, nie? Bo my żeśmy się świetnie kumpolowali i świetnie żeśmy się rozumieli przez taką komunikację internetową w grze, nie? Ale wiecie, jak nie zaskoczy w życiu... Tak, na takim spotkaniu, jak się nie da browaru napić, bo ludzie się do siebie nie pasują, no to właściwie z takiej przyjaźni niewiele wychodzi, nie? I mieliśmy taki moment, że kurde, no fajnie by było, nie? Bo jest w ogóle super, nie? Świetna jest komunikacja i tak dalej, kijowo by wyszło. No ale kurde, no potem tam ten marsz przez te wszystkie browary we Wrocławiu, kurde, każdą knajpę żeśmy obskoczyli wtedy. Tak, bo jeden browar w jednej knajpie na jednym moście, No, przez całe rzeki żeśmy To jest fajne, bo człowiek po takim pryszcie czuje się, jakby był w pięciu miejscach naraz, nie? No. Jest super, żeśmy wtedy sobie zrobili tą podróż, kurde. Takie coś trzeba by zrobić w jakimś innym... Wiesz, my powinniśmy mieć cyk, my powinniśmy znaleźć sponsora na spacer po wszystkich browarach, wiesz, w jakimś mieście, na przykład, nie? No to zróweczko, kochani, w imię zasad. Wiesz, że sobie na ścianie oprawiłem to nasze zdjęcie zeszłoroczne z USA autorstwa Ani. No, ale zrobiłem. Dostałem to od Renaty. Nie, to jest po prostu... Wiesz, wiesz, nie wiem, jak zostanę zapamiętany. Pewnie słabo, nie? Znaczy, cholera wie. Ale bardziej mi zależy, że moi widzowie zostali lepiej zapamiętani niż ja, bo to, co oni odpierdalają, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie, nie? Otóż nawet nie chodzi o fanarty, nie chodzi o gry, tapetki, zwiastuny, intra, ale w ogóle taką świadomość społeczną wsparcia, nie? Że na przykład ktoś na mnie coś brzydkiego napisał, nie? Typu, wiesz, tam Rojo gwałci małe dzieci czy coś takiego. Wiesz, mówię o bardzo inteligentnych takich komentarzach, które fenomenalnie świadczą o autorze, nie? Generalnie, który na pewno nie ma patologii w domu, nie jest samobójcą. Oni nas obronią wcześniej, niż my zdążymy zareagować, wiesz? Wiele się mówi, że nie powinno się tworzyć takiej ideologii armii. Mm-hmm. O tym swego czasu mówił Chmielu. Chmielu to też kolejna fenomenalna persona. Polecam wam Chmiela, pozdrówcie go ode mnie, jeśli oglądacie. Jeśli nie oglądacie, to żałujcie, nadrobcie zaległości. To jest mega koks. Ale pod kątem wsparcia, protekcji, to jest coś niesamowitego, wiesz. Gdybym ja mógł, to ja bym, wiesz, obdarował wszystkich swoich widzów czymkolwiek, nie? Bo hajs, popularnością, tak, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale wiesz, w sytuacji osoby z tak potężnym wachlarzem kompleksów fizyczno-fizjologiczno-intelektualnych, jakie ja miałem kiedyś, nie? To jest coś niesamowitego, także jeśli jesteś zakompleksioną osobą i nagle w twoim życiu się to zmieni, to będziesz strasznie szczęśliwą osobą, człowiekiem. No. Wiem, jak to... Zresztą kurczę, no... To jest mnóstwo historii, których ja nie zamierzam opowiadać, twoich, jaki wpływ ma to, co robisz na twoje życie, nie? I jaki miało, nie? Jaki to był przeskok i w ogóle, ale to... Znaczy, tutaj też jest pełno rzeczy, o których ty mówiłeś w swoich urojeniach, nie? Poczekaj, zanim mi to zniknie. Jak najbardziej, masz rację, no staram się, bo to moje urojenia są. Nihilin Ox napisał, hejterzy są potrzebni, dzięki temu uzewnętrznia się zintegrowanie społeczności. Strasznie inteligentny i bardzo socjologiczny tekst. Ale dorzucę dwa grosze do siebie. Hejterzy, mimo że pod kątem tych takich najbardziej chujowych hejterów, tak? Których się od razu banuje, nawet się nie doczytuje do końca ich postów, oni paradoksalnie trochę pomagają, tak? To jest to, co ja powiedziałem na Perkonie. Ja wiem. Oni pomagają w nieuderzeniu wody sodowej do głowy, tak? Znaczy, to też zależy dużo od człowieka. Jeśli masz na to wyjebane, jeśli ktoś ma wyjebane na hejt, to też nie jest do końca fajne. Bo ty musisz się, każdy człowiek powinien,
powinien się przejmować. Najlepiej, gdy się przejmował konstruktywną krytyką, która często jest mylena z hejtem i vice versa, ale w ten sposób ty zawsze będziesz starał się zrobić te lepsze materiały. Ja miałem wielokrotnie ktoś, kto mnie naprawdę zrównał z gnojem, nie? Ale jego tekst spowodował, że poprawiłem kilka rzeczy. Nie zablokowałbym go w sytuacji, albo nie zbeształ inteligentnie, gdyby on to powiedział w sposób kulturalny. To znaczy, wiesz, ludzie mają dobry pomysł na skrytykowanie, ale treść jest dobra, ale forma hejtowska zabija tą bogatą treść. A, tak, świetnie. No, masz rację. Ja też często zdarza mi się odrzucać rzeczy, które jakby mają znamiona rzeczy rozsądnych, ale mam to w dupie, bo poziom kultury jest po prostu poniżej wszelkiej krytyki, nie? I to jest tak, też czasami jest tak, że się mi mówi, że ja za konstruktywną krytykę blokuję. Nie, ja blokuję, jeżeli ta konstruktywna krytyka została określona takim komentarzem, który jest po prostu pewnych poziomów nie przestrzega, nie? I to jest tak. A teraz specjalnie wypiję zdrowie Tamieka, bo widzę, że jest z nami tutaj na czacie, już coraz więcej osób jest. Znaczy coraz mniej osób jest, ale coraz więcej ludzi fajnie się udziela konstruktywnie i na temat. Tamieka poznałem osobiście. Ja go zaprosiłem tam na pewien, na event chyba z Crysisa, akurat dzięki Bogu miał czas. Tamłanek? To jest fenomenalny człowiek, to jest właśnie taki posetownik, nie? Coś w stylu seta. To jest człowiek, nie wiem, on jest nieprawdopodobnie zajebiście wychowany. To jest człowiek, który nie, że jest obrońcą moralności, czy jakimś takim, ale on zwraca uwagę i propaguje, jak wiele można zyskać, będąc kulturalnym. I to jest, najbardziej mnie rozwaliło, kiedy Tamiek ostatnio skomentował mój wpis, jakiś inny ziomuś skomentował jego, że Tamiek powinien trafić do kulturalnych, nie? To mnie całkowicie rozbawiło, bo Tamiek był jawną i oficjalną inspiracją powstania cyklu Inforojek właśnie kulturalni. Także to jest gościu, który, kurwa, on naprawia internet. To jest, kurwa, inżynier. On stawia wieżyczki, które niszczą hejt, stary, i stawia, kurde, healing orby. No. Strasznie dobry człowiek, nie? Ja poznałem tylu ludzi przez tego YouTube'a. Żaden hejt tego nie zniszczy, żaden, nie? No. Nie, to jest fakt, że... Bardziej, że wiesz, sorry, cieszę... Spoko, mów. Ja też słucham z przyjemnością. Wiesz, Paintball z Rojem. Tam po 200 osób przyjeżdża, nie? Mm-hmm. Oczywiście żaden hejter, nie? Który chce ci powiedzieć w pysk, co o tobie sądzi, nie? No bo wiadomo, kozak w necie, pizda w świecie. Ale ja bym chciał, żeby jakiś taki hejter przyjechał. Znaczy on nie przyjedzie, bo będzie się bał... nie powinien bać się mnie, ale być może powinien bać się innych. Wiesz, powiedzieć mi, co o mnie sądzi, nie? Ale to też pokazuje ważność tego, że jednak to dobro wygrywa, wiesz? Ja lubię być... Mój cały kanał to jest tak, jak ja zawsze tworzyłem gry w RPGach, czyli skurwysyn w imię dobra. To znaczy po prostu nie ma litości dla skurwoli. Nie ma. Zawsze. Chaotyczny, dobry, podstawa, nie? No. A inna sprawa to najgorzej, kiedy na przykład ktoś sobie pisze artykuł albo robi jakiś film, który niby jakoś konstruktywnie mniej lub bardziej krytykuje twój kanał, ale jednak on jest fenomenalnie nacechowany wybiórczością, nie? To znaczy, wiesz, on jest taki śmaki i owaki, ale całkowicie pomija te pozytywne aspekty, nie? Czyli albo badamy tą dwie strony medalu, albo żadną. Wiesz, o co chodzi? No. Najgorsza jest wybiórczość. Wybiórczość to jest skaza absolutnie wszystkich. I to nie jest to, że to 15-letni Filipek, wiesz, popełnia ten błąd, bo być może on może, ale też profesjonalni redaktorzy potężnych serwisów.
Znów nie podaję ksywek i w danych przez wzgląd na brak chamstwa w wypowiedzi, nie? No. Też wiesz, o kim tak, mówię. Tak. Nie, no mieliśmy swoje doświadczenia. Nie, no faktem jest, wiesz, jeżeli ktoś... Znaczy, każdy ma prawo darzyć kogoś niechęcią. To jest okej, to jest naturalne. Ja czasami widzę jakąś aktorkę i uważam, że jej nie lubię, chociaż w życiu jej na oczy nie widziałem, nie? Tylko jakby przełożenie tego mojego braku sympatii na moje informowanie o tym braku sympatii innych jest żadne. Ja nie opowiadam, że kogoś nie lubię. Ja mogę kogoś nie lubić, to jest absolutnie dopuszczalne. Nie lubimy różnych ludzi bez powodu. I to jest okej. Tylko opowiadanie potem o tym i robienie z tego historii i wypowiadanie się publicznie na ten temat jest słabe, po prostu słabe, nie? Tutaj Sowas napisał, konstruktywny hejt podparty argumentami nie jest wcale zły. No i tutaj masz tak zwane sprzeczność wewnętrzna, to się nazywa. To jest sprzeczność wewnętrzna. Nie ma czegoś takiego jak konstruktywny hejt. Bo znaczy trochę może być, bo konstruktywna może być treść, ale hejterska forma. I na przykład chamska forma hejterska zabija konstruktywną formę, konstruktywną treść. I w tym momencie dalej wychodzisz na ciula. Co za problem zrobić konstruktywną krytykę? To naprawdę nie jest trudne. Na przykład, no nie wiem, no na przykład konstruktywną krytyką jest opinia Roya o roku o live'ach, że za rzadko patrzy na czat, mimo że live został stworzony z myślą o większej integracji. Rok mówi, ok, będę nad tym pracował. Koniec, kropka. To jest konstruktywna krytyka. Czy było tam wspomnienie, że Rok jest chujowy i gwałci małe dzieci? Nie doczytałem się, nie? Wiesz, o co chodzi, nie, Roki? No. No, znaczy, musicie też pamiętać, ja przypuszczam, że osoby, które z nami już zostały, to raczej darzą nas sympatią i to właściwie nie trzeba tego tłumaczyć, ale gwoli takiej swobodnej rozmowy, to jakby... Kurczę, konstruktywna krytyka zakłada to, że jakąś sympatią darzycie osobę... Sorry, muszę. Emerison, Rok, jeśli idziesz, to zostaw streama, pogadamy z Rojem. Okej, nie, dobra, kontynuuj, bracie, przepraszam. Konstruktywna krytyka ma to do siebie, że się darzy sympatią tego, kogo się krytykuje. Natomiast jeżeli się do tego doda hejt, to ta sympatia w ogóle, no sami rozumiecie. Jakbyś... Ja nie wierzę w krytykę osoby, która mnie nie lubi. To znaczy, krytyka ma mi pomóc. Jak ktoś mnie nie lubi, to raczej trudno mi uwierzyć, że chce mi pomóc, nie? więc to się kupy nie trzyma po prostu, nie? Dokładnie. No. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Tak jak mówię jeszcze raz, no, nikt nie jest doskonały, tak? Myśmy... osobistościami, bo uważam, że termin celebryta jest bardzo pejoratywny i krzywdzący. Mm. Osobistościami staliśmy się oczywiście ciężką pracą i zostało to zaburzone przez fakt wody sodowej. Dlaczego nie, bo o tym mówiłem już wcześniej. Wszystko to zostało zorientowane na tą integrację, którą umożliwia forma i narzędzie, jakim jest YouTube. Mm. Oczywiście jeszcze bardziej stream, to w ogóle bez dyskusji. Ale wiesz, zarówno ty, jak i ja chcemy się podzielić. Być może nawet chcemy się widzą wygadać na jakiś temat. Oczywiście to pójdzie w świat, to idzie w świat w tym momencie, tak? No. Ale my jesteśmy tego świadomi. Ktoś tam napowiedział, Roje, już ci się język plącze. Oczywiście, że się język plącze, ale to jest tylko physics, tak? Myśli szaleją. No, nie, słuchajcie, kurczę, sklejasz myśli absolutnie celnie, nie? To wiesz, jest git, nie? To czasami jest tak, że człowiek nie do końca wie, co mówi, nie? Ale to w tym przypadku jest jak najbardziej okej. Okay. Kurczę, no, brakowało takich wieczorów, nie? To jest, one nadchodzą, jak nie mamy okazji się gdzieś spotkać i ten, to jest, wiesz, a propos tego, co mówiłeś, faktycznie jest tak, że to właściwie od vlogów się zaczęło, to jest cały czas taka potrzeba wygadania. Ja kiedyś czytałem o blogach taką opinię, że to są jakby te takie internetowe konstrukcje osób, które uważają, że są tak świetne, że muszą o tym poinformować świat, nie? To nie do końca tak jest. Znaczy, czasami jest po prostu potrzeba powiedzenia czegoś, co z człowieka wyłazi.
To jest kontrolowany Big Brother, pisemny albo wizualny. No, no. Znaczy, kontrolowany też nie brzmi tak dobrze, bo może być takie podejrzenie manipulacji, nie? Ale, ale to jest... Tak, ale, ale kontrolowany pod kątem, że nie chcę mówić o pewnych rzeczach, żeby ludziom nie sugerować złych wzorców. No, no, no. No. Wiesz, o co no, chodzi? No, no. Nie? No, no, no. O to chodzi. No, ale, ale tak czy inaczej, to wszystko, co robimy do tej pory, jest jakąś metodą uzewnętrzniania jakichś tam własnych przeżyć, nie? Opowiadanie o grach, czy tam przeżywanie grach, jest straszliwie, przeżywałem gry zawsze. I teraz, kiedy mogę je przeżywać i nagrywać, i to dla kogoś jest atrakcyjne, to jest dla mnie mega fajna sprawa, nie? To, to jeszcze mi się nie zdarzyło jakby podchodzić do gry z taką intencją, że będę teraz udawał jakieś ciężkie przeżycie, nie? Bo to nie jest potrzebne nigdy. Nie, wiesz, co jest piękne w tym wszystkim, oczywiście tutaj, wiesz, off-top, może niekoniecznie, może w temacie, ale mała zmiana tematu, wiesz, że cieszy mnie to, że nie byłbym w stanie w ciągu jednej płynnej wypowiedzi podziękować osobom. Nie. Nie byłbym w stanie wymienić jednym tchem tych osób, wiesz. Mógłbym sypnąć te 14 ksywkami, ale wolę nie sypnąć tymi 14 ksywkami. Może dużo ksywek osób, do których mam ogromny szacunek, się dzisiaj pojawiło. Także wolę nikogo nie rzutować jakiegoś zestawu. No, 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 no. Na tej zasadzie. Ale, ale jedno jest pewne. Serce mi się kraja. I myślę, że vice versa, myślę, że w drugą stronę, bracie, tak, tak. Kiedy, no. Kiedy ktoś ma o nas złe zdanie, być zazwyczaj oparte na podstawie wybiórczości potwierdzenia swej tezy. Tak, tak, tak. No, nie? No, nie? No, no, jest coś w no. tym, jest coś w tym. Jest, jest. Rok, twoje zdrowie, bracie, naprawdę. Zdrowie, jesteś zdrowie. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Masz wspaniałych widzów i dzięki tobie mam również wspaniałych. Szluz. Nie, no. Ale to co powiedział Rojo, to jest cholernie ważna rzecz i mało kto zwraca na to uwagę, na przykład obserwując nas. Oprócz tego, że się odnosi jakiś tam sukces, nie? Można tam mierzyć to ilością widzów, ilością odsłon filmów i tam ilością zarabianych pieniędzy, ale tak naprawdę warto to zmierzyć ilością fantastycznych ludzi, których się poznało. Bo dzięki temu, że my żeśmy osiągnęli to, co żeśmy osiągnęli i oprócz różnych rzeczy, które się wokół tego wydarzyło, to mieliśmy okazję poznać całą masę naprawdę fantastycznych ludzi, których w normalnych warunkach byśmy nie poznali. Ale nie ma opcji w ogóle, żadnych, no. Oczywiście. I to jest coś, czego to gdzieś pozostaje we wspomnieniach, bo o tym się nie pisze, o tym się nie mówi, to się traktuje jako coś, co nas otacza. Ale też prawda jest taka, że gdyby nie gry i w ogóle nasze zabawy w blogowanie na gameplayu, to my byśmy się też nie poznali, nie? Także, także to są jakby... Cały czas jest jakby taka walka, gdzieś tam, już teraz mniej, ale kiedyś tak było, że nie należy się za bardzo publicznie otwierać, nie należy mówić o tym, jaką się ma rodzinę, jakim się jest człowiekiem, ale tylko dzięki temu, jakby pokazując siebie trochę, macie szansę poznać ludzi, którzy mają, ja wiem, podobny sposób patrzenia na świat, nie? Potrafią docenić to, co robicie i to, jak myślicie. Nie? To jest... Jestem... Kojarzysz grę Remember Me? Oczywiście. To jest jakby, tam jest cała idea polega na tym, że dzielimy się wspomnieniami, nie? Dzieląc się wspomnieniami, dajemy się lepiej poznać. To oczywiście zostaje źle wykorzystane, bo taka jest idea tej gry, ale mniej więcej to, co się robi na YouTubie, to jest jakieś takie właśnie dzielenie się wspomnieniami, tymi przeżyciami. Tak. I to jest kurde cenne, nie? Znaczy, można o nas mówić, że jesteśmy, ja wiem, że manipulujemy, że można mieć różne opinie na temat tego, że mówimy to, co mówimy, jasne, żeby się spotkać oczywiście. Z sympatią, żeby mieć pozytywne odbiór, żeby zarabiać, żeby tak dalej, nie? Ale to jest właśnie coś takiego, kurczę, no. Słuchaj, Rok, mam takie pytanie, bo wiesz, teraz zdałem sobie sprawę, że straciłem troszeczkę wątek w wesołym, rozkosznym, mega pitorońskim amoku picia. A propos fanartów, czy słyszałeś może piosenkę Bądź tarczownikiem Brighta? Nie, nie, nie. Nie, to czekaj, to... Bo ja nie jestem zalogowany, tam zapomniałem tych haseł i innych tam tych rzeczy. Ja znajdę ten utwór. Odsłuchaj go sobie. A możesz go zlinkować mi, to ja go puszczę na live. No właśnie o to mi chodziło, nie? No, 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 no. Opie, to jest tak piękny utwór. Jak się... Czekaj, czekaj.
Jak się nazywał ten utwór promujący jakiś czas temu PO? Jeszcze Fuck. Będzie cudownie, jeszcze będzie wspaniale. Ta 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 ra ta tan. Taki wiesz co, fajny Weber już gitarowy. Znalazł chyba tego linka. Czekaj, tylko ja. Nie, oni doskonale wiedzą, o co chodzi. To w ogóle wystarczy wejść ostatnie inforoki. Też nie wiem, dlaczego tego nie robię, tylko jak pała szukam. To ja sobie zaraz to znajdę, bo ja też jestem na dwóch kompach i muszę otworzyć to w odpowiednim. Nie, po prostu to, co zrobił ten koleś, to jest masakra. To jest totalna masakra. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest coś pięknego. Film został usunięty przez użytkownika. Ja już to znalazłem, puszczam. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, puszczać. Będziesz miał opóźnienia lekkie, ale trudno. Dajesz. Rojo, długi czas myślałem już, w jaki sposób mógłbym ci podziękować za to, że uczyniłeś dla mnie tak wielką niespodziankę, jaką było polecenie mojego kanału w Inforojkach. Pomyślałem sobie, że za niespodziankę odpłacę się również niespodzianką. Mam nadzieję, że spodoba ci się to, co dla ciebie zrobiłem. Może zrobimy z tego jakiś hymn tarczowników. Piosenka nazywa się Bądź tarczownikiem i jest swego sposobu apelem do osób, powiedz, kiedy które jeszcze u ciebie nie do końca lecieć. Są przekonane. Już leci, tylko to jest opóźnienie zawsze. Chciałem w tej piosence pokazać to, że nas, graczy, jest ja naprawdę całe mnóstwo. A ja tego chyba nie mogę słyszeć. W dobrej wierze. Jak masz odpalonego live'a, to byś usłyszał. Mam nadzieję, że inaczej to aha, podobało. Odpalę. Znaczy odpalę po prostu głośność, nie? Jezus, what the fuck? Dupa. Te weź zatrzymaj to, Rocky, bo... Zdać hasło, nie, czekaj, jeszcze raz. Nie, what a fucking bullshit. Czekaj, jeszcze raz muszę wejść na twojego tego, gdzie ty miałeś tu linka do live'a. Na Skype'ie ci wrzuciłem, to jest ostatni link, jaki masz. Wiem. Czekaj, ustatkuję się to wszystko, bo... Due to the issue described on our blog post, please reset your password. A, nie możesz wejść. Wiesz co, wejdź sobie, czekaj, ja ci dam zaraz drugiego linka, na którym od razu mnie znajdziesz, wiesz? Dzięki, ja bracie, jestem, to mi na pewno ja jestem, kurde, przygotowany na wszelkie okoliczności, tu się nie będziesz musiał. Spokojnie, robimy dzisiaj, kurwa, maraton, nie? Maraton z dobrą wagą. Już ci daję linkę. Okej. Okay. Czekaj, bo mi tutaj się schowało okno. O, świetnie. Też muszę ogarnąć te wszystkie guziki. Spokojnie, bracie. Posz. Noc jeszcze młoda. Poszedł link i sobie to kliknij, to ci powinno wyświetlić. Bardzo troszeczkę. Okej, okay, ładuje mi. Aha, na tej zasadzie. Bardzo dobrze. Dupa, znów mnie przerzuciło na ten. Dobra, to changer na password, kurde. Nie, no nie ma problemu. Czekaj, daj mi chwilę po prostu, bo chcę to posłać widzami. Spoko. Ciekawe, bo z mojej strony powinieneś wejść od razu. Ty żeś dobry link kliknął? Tak. Jarok.pl, łamane przez live? Jep. Spokojnie, zaraz się to pozmienia. Dobra. Luzik. Dobra. Powoli wracam. Dobra, bracie, możesz, czekaj, bo teraz mam przed sobą twojego bloga, teraz przed chwilą mignął mi Skype, widzę czata, więc no mam twoją stronę blogowską. Dobra, nie? To ja ci zaraz to puszczę, bo to jest zawsze opóźnienie, wiesz, te 20 sekund między tym, co się nagrywa, a tym, co słyszysz ty. Posłuchajmy dobrego filmu. Okej, puszczam. Twoją pasją i oglądaj z nami. Chciałem w tej piosence pokazać to, że nas graczy jest naprawdę całe mnóstwo, dokładnie, od tej minuty. Że potrafimy bardzo się złączyć wybrałeś. W dobrej wierze. Także mam nadzieję, że to ci się będzie podobało i zapraszam do wysłuchania. Nie, po prostu posłuchajmy dobrego człowieka, przy którym naprawdę można się... Bądź tarczownikiem. Gry będą twoją pasją i oglądaj z nami Roya pomiędzy śniadaniem a kolacją, bądź tarczownikiem. Nigry zajmą twoje półki, bo inaczej w twoje genitalia polecą paintballowe kulki. Powiem
wam historię o jednym takim panie, którego hobby jest w grach mordorusianie. Załóż czapę, tak. Były takie momenty, kiedy kula trafiała w płot, ale zdecydowanie ten ranking wygrywa. BOOM! Headshot! Poniedziałki mój poziom zacieszył, dobija poziom pełny. Bo jest Fallout i Happy Wheels, a mimo torek pana bawełny. Bądź tarczownikiem, gry będą twoją pasją i oglądaj z nami Roya pomiędzy śniadaniem a kolacją. Bądź tarczownikiem, niech gry zajmą twoje półki, bo inaczej w twoje genitalia polecą paintballowe kulki. Jeśli lubisz masy dobrego pitolenia, to polecam ci serię Moje Urojenia. Gdy w końcu znudzi ci się Quake czy też Face, to obejrzyj wszystkie odcinki Roy Playing Games. Nieważne czy to jesień, czy zima, czy wiosna, czy też lato, z naszych ust wciąż padają dwa słowa: tarcza, szmato. Bądź tarczownikiem, niech gry będą twoją pasją. Roy Playing Games. A kolacją bądź tarczownikiem. Ty też lato. Zajmą twoje półki, bo inaczej w twoje tarcza szmato. Paintballowe kulki. Tarczownikiem. Zniszczmy swoje tarcze w górę. Pokażmy ile nas jest i wszyscy zaśpiewajmy chórem. Rojo is the best. Wznieśmy swoje tarcze w górę. Pokażmy ile nas jest i wszyscy zaśpiewajmy chórem. Rojo is the best. Bądź tarczownikiem, niech łzy szczęścia się poleją, bo dzięki tobie wiemy, że gry łączą, a nie dzielą. Bądź tarczownikiem, zostań z nami póki sił i życzymy ci, abyś jak najdłużej żył. Kurwa, słucham tego codziennie, bez kitu. So gay, tak? Ludzie są okrutni. To by było na tyle. Nie, no coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Naprawdę, aż łzy w oczach po prostu, wiesz. No właśnie, no to są moi widzowie, nie? No. Oczywiście to są wulgarne gimbusy lat 9, jak widać na załączonym obrazku oczywiście. Rok, mam problem, bo mi się czat nie ładuje. Cały czas mi mizia okienko. Znaczy ten taki, a poprzednio miałeś? Czekaj. Poprzednio miałem, bez problemu, wiesz. No spróbuj jeszcze raz przez tą stronę, co ci podałem. Teraz jak zresetowałeś hasło, powinno wejść i na live'a, i na czata, wiesz. Bo... Dobra, czyli live. Twitch ma problemy techniczne ostatnio. Sporo zamieszania z tym jest. Dobra, spoko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurwa, reklama mi wyszła. Yeah! Kliknij! Mogę? Dobra. Nie, bo przestań, bo mnie wykreślą za sugerowanie. A to zapraszam.
Jedynka, ogród barw. Kurwa, niech żyje reklama behawioralna. To pewnie przez ostatni tekst, wiesz, w postaci, że bardzo kocham malować ściany na czerwono. Te, ale ja nie miałem reklam, jak byłem na Twitchu. A wiesz co, bo ja nie puszczam, wiesz, w ogóle. No to chujowo myślałem, że się jakoś podzielimy, nie? Na cholerę ja tu siedzę tyle. Słuchaj, będziesz miał pamiętnik, jak to wrzucę na ten, na YouTube. Nie, 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 to czy... Dobra, czekaj, daję tak. Ten... Ktoś napisał, Rojo ma wspaniałych widzów, a Rok ma 100 kg, o których jego widzowie lubią gadać. Jezu Chryste. No i dupa, nie widzę widzów, no to tak jakby ludzie z imprezy poszli. No, no, jest kicha, ja też nie lubię live'a robić, jak nie ma czata. Na chuja ci to i tak go nie czytasz. Nie. Czytam wbrew pozorom, dlatego tak lamię w grze, bo czytam. Czekaj, a może sobie powiększę twoje okienko? Nie, to jest strasznie zły pomysł. Chociaż czekaj, dam na 1000, tam w ogóle to może będę coś widział. Tylko, że wiesz, to wtedy masz opóźnienie duże, ale mogę ci powiększyć okno, żebyś miał... Nie, dobra, coś tam będzie. Nie, no dupa, nie widzę, kurde, jest przemazane. Dobra, odpalę ten. Jaki change password, kurwa, to już jest stara przecież zakładka. Get a fuck out. Dobra, zrobimy inaczej. Bo to wiesz, czuję się tak, jakby z imprezy dziewczyny poszły, nie? O, to fatalnie. No wtedy zostajemy tylko my, laptop i można słuchać muzyki. Wiesz co, to jest dalej dobra. No to dalej była dobra impreza, nie? To jest dalej dobra opcja, ci powiem, wiesz. O kurde, ale maraton. Rok, idę se siknąć, bo mnie zmogło. Dobra. Zaraz będę. Ale mam tak potężne mieszkanie, że będę za 20 sekund. Nie zgub się w korytarzu. No, zgubię się w komentarzach w dzisiejszym krajofir. No, no to się nam live przedłużył, moi mili. Jezu, gorąco jest od tej czapki. Łeb mi pęka już, szczerze mówiąc. Ale lepiej Roya trzymać na live'ie, bo jak on ma taką imprezę, to potem do mnie dzwoni po nocy i okazuje uczucia. Faktycznie mam okno. Wiesz co, ale mój poziom najebki, wiesz, dorasta do pomysłu, żeby wziąć taksę do Wrocławia. Halo. Halo. Powiedziałem, że mój poziom najebki dorasta do pomysłu, żeby wziąć taksę do Wrocławia. Ja to właśnie mówiłem, że ty zawsze masz jakąś imprezę gdzieś, to potem dzwonisz, ale jeszcze taksy to żeś nie brał, to by było. Ja. Zajebiście. Nie, no bez czatu to ja się nie bawię. No. Te, chyba, że... Ej, czytaj tam, może ludzie mają jakieś tipy, jak zrobić, żeby czat wskrzesić. Ludzie mówią, że musisz resetować, wiesz? Że trzeba zresetować to hasło, zalogować się ponownie. Możesz się wylogować i zalogować, wiesz? Dobra. Wyjebałem 16 zakładek jednym kliknięciem. Czuję tą moc. No. Czekaj, ktoś na Skype napisał. Tamiek. Zrób reloga na Twitchu. Aha, okej. Sounds like a plan. Tam jak wujek w dobra rada. Mówią też, żebyś ciasteczka usunął, ale ciasteczka dobra rzecz, kurczę. A już usunąłem wszystkie w pierdolnie.
Nie, tutaj mam już, wiesz, 16 programów, wiesz, wykupionych do oczyszczenia, optymalizacji, wiesz, zabezpieczeń i tak dalej. Spróbuj się wylogować i wejść na czat, na live'a bez niezalogowany. To wtedy powinno ci wyświetlić, tylko że nie będziesz mógł pisać, ale pisać nie musisz, bo przecież mówisz, nie? Dobra. Teraz robimy tak. Tłumacz nie, lepiej nie, ale jestem u ciebie. Widzę, wszystko jest gicik, nie ma czatu, bo się dalej w nieskończoność ładuje. To teraz jak się wylogować z Twitcha, gdzie nie widzę opcji W wylogowania? prawym górnym rogu, w ogóle na górze powinieneś mieć taką listwę. Tam masz przeglądaj, go turbo, swojego nika. Nie, tu jest dupa. Nie, bo już se nalałem, nie? Ja mam taką zasadę, ja sobie nie naleję, kiedy jest git, nie? Znaczy nie wypiję, kiedy jest git. Okej, logout. Okej, zrobimy w tym momencie coś takiego. Aha. Hopsik. I jeszcze jest jedna rada. Jak jesteś u mnie na kanale, to w adresie strony masz pl.twitch łamane przez .tv łamane przez rockalone chyba, czy coś w tym stylu, nie? No to weź Tak. wywal to pl, a resztę zostaw. Okej, dobra. Okej, już mi nie ładuje, pisze Welcome to chatroom, Nie, to ale już jest jest. reklama z Ale to już keypad. powinno być. Jak ktoś coś napisze, to teraz ci wyskoczy, wiesz? Tak! No. Tak, jesteście kochani, ale to jest truizm. Ach, Rok, twoje zdrowie, bracie. Oby żył jak najdłużej, Mogę stary. pokiwać głową. To jest bardzo dobry pomysł. O, bo potrafiasz, potrafiasz, kurwa. No, potrafisz ludziom ułożyć życie, no. A jak ktoś mi powie, że Roja sprzedałeś się, to będę pisał to przez Roka, okej? Tak, możesz śmiało. Okay? Nie, ale ostatnio ktoś mi napisał, Roja sprzedałeś się i to, co żeśmy dzisiaj gadali, nie? Bardzo mi miło z tego powodu, że tak twierdzisz, bardzo dobrze to dla mnie znaczy, winszuję mi to, ale na przyszłość bardzo bym cię uprzejmie prosił, gdybyś użył czasu teraźniejszego. Ty jesteś tam, Tak, żyjesz? jestem. Wiesz, zrobiłem taki patent na czacie, że bardzo ludzie często pytali, kiedy coś tam, i zablokowałem słowo kiedy na czacie. Wiesz, nie można napisać kiedy u mnie na czacie. Wszystko No, jak ktoś Co? pisze kiedy, to wyskakują gwiazdki. Aha. Wiesz, że teraz na przykład kiedy Rojo we Wrocławiu. I nie ma niestety, tylko jest Rojo we Wrocławiu. Aha, to w zasadzie, że kiedy jakiś film, Tak, kiedy jakaś tak. seria, tak? To Tak, to nie blokowane. da się napisać kiedy. Dosyć zabawne sytuacje. Dobre, dobre. O kurde, to teraz same kiedy, same gwiazdki widzę. Muszę wymyślić jakiś żarcik, żeby zamienić gwiazdki na heheszki. Tak, to byłoby dobre. Jak dwa same gwiazdki są, ty jesteś pewien, że wszyscy piszą nagle kiedy z No dupy? wiesz, tak, to jest tak, to się powtarza. Jak ja powiem, że to jest zablokowane. Zablokowałem też Ale sobie, przekleństwa. czekaj, mam na to radę. Mam na to radę. Wyobraź sobie, że to są trzy odbyty pięknych dziewczyn koło siebie. Nie, takie rzeczy nie rajcują. Ale patrz, takie gwiazdki nagle są fantastycznie piękne. Zależy, kto co lubi. No co, ty byś nie poszedł w kwadro? Byś potem jęczał sopranem. O, bracie, naprawdę. Czuję się jak na dobrej imprezie, powiem ci. Taki zlot, wiesz, rock and roll na Twitchu. No, to działa, jak widzisz, nie? No. I ręka się nie Fajnie. męczy. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie, ale wiesz co, no, tak jak mówię, bo dla mnie ten paintball z rojem jest formą kontrolowanego, tak, kameralnego zjazdu,
Fan. Ale wiesz, tak w ramach promocji sportu, w odejścia od komputera, ale przy jednoczesnym nierozstawaniu się z gamingowym siedliskiem, tak? Bo naleciałości tam kodowo-battlefieldowe są oczywiste, namacalne. Ale to coś niesamowitego, kurczę, wiesz, tam przybić grabę, pogadać, tego, nie? No. Najbardziej mi się podoba, że generalnie 90% przypadków osób, które robią sobie ze mną zdjęcie, nie? Oni cali drżą. Tak, to się zdarza, no. Cali latają, nie? Ja się pytam, po co, nie? Albo jak ktoś mi mówi, panie Rojo, to mnie rozpierdala na atomy, nie? Panie Rojo, czy ja w ogóle panie Rojo, nie? Wiesz, kultura to jest bardzo kulturalny człowiek, który coś takiego mówi, ale w mojej ocenie jako odbiorcy to brzmi strasznie śmiesznie, nie? Panie Rojo, panie Rojo. Panie Roku brzmi lepiej, ale panie Rojo. Ile tych pań idzie? O, widzę, że tutaj Wolf0007 wmontował nam 9 odbytów. On chce zrobić dobry wieczór, Roku Marze. Przybić grabę. Nie, mamy już żonę, nie? Chociaż to, że się ma żonę, to nie znaczy, że się rezygnuje z fapania, no, bez kitu, no. Nie rezygnuje się z pasji, tak? Możesz mieć wiele pasji. Zależy, jak to nazywać, tak? Pasja, pasja. To ty masz przejebane, bo jak ty chcesz pójść w grabę, to myślisz o koledze, nie? Jak to? No, grab to, kurwa, no A, o jak to ci to, no? chodzi. O Jezus Maria. Grab super, ale świetny jest.